No, pacę. Na ulicy stoi i ogląda własny dom. A tu rzeka Poprad. Poprad po lewej stronie płynie. Tutaj często można zobaczyć tratwy. Górale sobie zarabiają. Pieniążki umią zarabiać. Rzeka głęboka. Czemu nie? Ale drogi, to trzeba przyznać, na Słowacji to mają. Jak stół. Nie widziałem ani jednej dziury. Asfalt równiutki jak stół. I co zauważyłem? Że tutaj asfalt jest robiony trochę inaczej niż w Polsce. W Polsce jest czarny asfalt, a tu jest biały asfalt. Dokładają do białego asfaltu, kochani, jakieś kamyszki białe. Także jak się jedzie, to jest naprawdę biały asfalt. A wieczorem, jak się światła oświeci, to mysz przelatuje przez ulicę i ją widać. U nas nie. Asfalt jest czarny, tak jakby malował ktoś farbą. Pokażę wam potem osobny film w Korbielowie. Przez wioskę się jedzie, tam też jest bardzo ciekawa rzecz, bo Polaków bardzo tną, bo jest 40 przez 4-5 km przez wioskę przed Korbielowem po stronie słowackiej. Polaków tam tną i co ciekawe, nie jeżdżą policyjnym samochodem, tylko starym samochodem francuskim, Citroenem, jak kiedyś jeździł Louis Define w filmie Wielka Ucieczka, czy coś tam w tym rodzaju. Pamiętacie? Stary Citroen. I oni, jak nie w tym Citroenie, ustawiają sobie radar w mieście, to jadą albo jadą za tobą. Tu Polak jakiś przeleciał przez linię ciągłą. 50 jest. 40. Nie. Jeszcze nie zapłacił, a ja już zapłaciłem. Powtórkę robię. 20 euro. I jak? Jechać szybciej czy nie jechać szybciej? Przyda się 20 euro? Czy 100? Przyda. Ale jeszcze Polaków tu uczą jeździć. Przyjeżdżasz pierwszy raz i szkołę dostajesz. No ja nie jestem pierwszy raz, ja już kiedyś film zrobiłem, przejazd przez miasto Liptowski Mikulasz. No ale co? Ostrzegałem wszystkich was, kochani, ale niestety, no nie ma takiego człowieka, który jedzie 50-40 na godzinę. No zawsze przekracza szybkość. No, czy prawdę mówię? No podnieś rękę, jakbyś nie skłamał. I co jeszcze? Jakiś tam temat. O Big Boardach mówiłem, busach mówiłem, o radarach mówiłem. Nic dodać, nic ująć. Jedzie się na jednym biegu.
a się chce jechać. Pogoda ładna. Niżnie Różbachy. Tu też kiedyś jechałem. Polak jechał sprzeciwka. Dobrze, że mnie ostrzegł. A mam włączony Janosik, zdaje się. Nie wiem, czy na Słowacji działa, czy nie. Włączony? Nie, zapomniałem tego. Zobaczymy, bo mówią, że radary i Polacy się ostrzegają. Gdzie ten jest Janosik? Janosik jest. Włączyłem. Może będzie. Gdzie ten Janosik? Nie chce się włączyć może, bo GPS-u może brakło. No i co? Już musiałem na czwórkę dać. Kurki niesamowite. A na dole rzeka płynie. No i o, pięknie. Pięknie. Zeskoczył Janosik. Teraz trzeba włączyć. I co ja włączyłem? Nie mówiłem wam o tej aplikacji, zapomniałem. Gogle w górach na Słowacji nie działa. Gdzieś te satelity nie chcą łapać. Na Słowacji w górach. Włączyłem Navi Expert. Też się zawieszała. I wiecie co? Google wykupiło izraelską aplikację. Wazę. I teraz mnie zaskakuje. Włączyłem wazę. Działa. W górach. Jak się nie wyłącza GPS, idzie na normalnej mapie. Piękna sprawa. Bazę mało znana w Polsce. Ale na Słowacji, w Czechach, bazę jest bardzo rozwinięta. I działa. Włączyłem Janosika. Może coś kiedyś powie na Słowacji. Co tam dalej? Wskakuje. 11 kilometrów. Jakąś letnia. Jadę na Stary Smokowiec, jakby się ktoś pytał. Stary Smokowiec, na Liptowski Mikulasz, Różembork i Żylina. I proszę, widzieliście samochód Podoliniec miasto. Zmniejszył szybkość. Nie wiem, policja? Nie. Na białą bramę zobaczymy. Inspekcja pracy. Policja, tak. W ciężarowym samochodzie. W ciężarowym samochodzie? Widzieliście? Po lewej stronie? W ciężarowym samochodzie siedzą.